Pierwszy komiks, raczej dwa komiksy, które omówię dzisiaj na antenie, to wydawnictwo Egmont i dwa albumy z nowych przygód Kajka i Kokosza. Album numer jeden nazywa się Łamigłat Straszliwy, zaś, przepraszam, Obłęd Hegemona, a zaś drugi Łamigłat Straszliwy. Niedawno miał miejsce premiera drugiego albumu, więc fajna okazja, żeby powiedzieć coś na temat tych właśnie kontynuacji komiksów Janusza Christy. Ogółem mam nadzieję, że kojarzycie Kajko i Kokosza, ewentualnie albo Kajtko i Koka. Janusz Christa, jeden z najwybitniejszych twórców komiksowych u nas w kraju. Jestem przekonany, znaczy moim zdaniem każdy powinien w swojej biblioteczce domowej posiadać jakieś komiksy właśnie tego autora. Jeśli dobrze pamiętam, to komiksy Janusza Christy są już w kanonie lektur szkolnych w podstawówce, ponieważ naprawdę warto zaznajomić się z twórczością tego człowieka. Kajko i Kokosz to chyba najpopularniejsza seria komiksów, znaczy Kajtek i Koko wychodził w Wieczorze Wybrzeża przez ładne parę dziesiąt lat i potem właśnie była kontynuacja, czyli o przodkach, czyli Kajko i Kokoszu. Zrobił paręnaście albumów. Janusz Christa charakteryzuje się tym, że ma taki specyficzny styl rysowania komiksów, taki bardzo szczegółowy cartoon. Z tego, co się orientuję, to on mocno inspirował się Disneyem, dlatego też charakterystyczne są jego takie dosyć duże dłonie. No i na pewno jego taką wizytówką były urozmaicone sekwencje walk, że na jednym kadrze rysował zbójcę, że gdzie każdy z każdym się nawalał. No i też nowe przygody. Wydawnictwo Egmont zaprosiło paru twórców. Piotra Bednarczyka, Krzysztofa Janicza, Sławomira Kiełbusa, Macieja Kura, Norberta Rybarczyka oraz Tomasza Samojlika, właśnie żeby podjęli rękawice i zrobili kontynuację tych komiksów. No i wiecie, wziąć spuściznę po jakimś wielkim twórcy to jest nie lada wyzwanie. No i na pewno trzeba mieć w tym momencie być zbliżony stylem do oczywiście klasyków, do właśnie pracy Janusza Christy. Jeśli chodzi o szatę graficzną, no tutaj nie ukrywajmy, przypomnę, że sam autor Janusz Christa namaścił oficjalnie Sławka Kiełbusa na osobę, która mogłaby przejąć właśnie serię Kajko i Kokosz, ponieważ no nie ukrywajmy, Sławek Kiełbus moim zdaniem jest najlepszym kartunistą u nas w kraju. Jeśli chodzi o estetyczny kartun, to zdaje egzamin. Jezierski byłby jeszcze dobrym kontynuatorem, to jest autor Kica Przystojniaka, ponieważ no, on tam też bardzo miał zbliżoną szatę graficzną. Oprócz niego, no właśnie, więc jakby pierwszym punktem było to, żeby jednak była taka pewna spójność, jeśli chodzi o rysunki. Ja tutaj jeszcze się odniosę do kanału, do fanpage'u na Facebooku, gdzie wrzuciłem filmik zapowiadający dzisiejszy odcinek. No i tam dosyć prowokacyjnie, nie będę ukrywał, że troszeczkę clickbaitowo, czy Kajko i Kokosz się, zadałem takie pytanie. No i pokazałem wam okładkę, no i wypunktowałem, dlaczego ta okładka mi się nie podoba. Później tutaj warto zaznaczyć, że ekipa z bloga Na Myślnik Plasterki pokazało, że ta okładka tak naprawdę to jest puzzle rysowane przez Janusza Christę i ten rysunek z tych puzli zostało wykorzystanych do tej okładki. Także jakby mój zarzut, że jest prosta linia horyzontu, taka była w oryginale, więc tutaj no, jak w tym momencie jakby to wypunktowanie moje było w kierunku samego mistrza. Natomiast kolor drzew i ta pikseloza, no to niestety już jest zmiana tutaj autora okładki i no dosyć nieszczęśliwa. Ale mówiłem też, że nie ocenia się komiksu po okładce i chciałem osobiście powiedzieć i pogratulować twórcom, że tak, kontynuacja Kajko i Kokosza, nowe przygody jak najbardziej są udane. To jest naprawdę fajne komiksy, scenariusze Macieja Kura, Tomasza Samojlika oraz Krzysztofa Janicza wspaniale wpisały się już w świat wykreowany przez Janusza Christę, ale o tym już za chwileczkę. Ale podsumowując, naprawdę nowe przygody Kajko i Kokosza dają radę. Mają swoje tam bankamenty, do których właśnie przejdę. Przede wszystkim rysunki Sławka Kiełbusa, to jest absolutnie majstersztyk i faktycznie on wspaniale, wspaniale oddaje świat właśnie stworzony przez Janusza Christę. Maciej Kur, scenariuszowo świetnie
wpasował się w świat. Poczucie humoru Maćka Kura jest naprawdę idealne, jeśli chodzi o komiksy, więc tutaj zwłaszcza te przygody z Łamignatem są naprawdę świetne i bardzo dobrze rozwijają tego bohatera. Jeśli chodzi o Tomasza Samojlika, no powiem szczerze, nie do końca pasuje mi ten alternatywny kartun tworzony przez Tomka Samojlika, zaś scenariusze jego, on skupia się na Smoku Milusiu, są też bardzo fajne, współczesne i edukacyjne. Ja nie ujmuję temu twórcy, ponieważ Tomasz Samojlik naprawdę ma na koncie świetne komiksy, jak Ryjówka Przeznaczenia, Norka Zagłady, Powrót Rzęsorka, To nie jest las dla starych wilków, Ostatni żubr oraz parę innych oczywiście, i on naprawdę robi świetne prace, rewelacyjne, polecam serdecznie, ale jego styl różni się od stylu Janusza Christy. I przez to właśnie mamy taką właśnie taki przeskok, jeśli chodzi o te style. Tak jak Piotr Bednarczyk oraz Sławek Kiełbus wpasowali się bardzo dobrze w świat Christy, ich kreska jest zbliżona, tak tutaj Tomek Samojlik robi to, co zwykle robi, i to jest ok, aczkolwiek nie do końca przy Kajko i Kokoszu. Jeszcze parę słów na temat historii, która była akurat w pierwszym albumie. Historia Mali, Kajko i Kokosz, coś na muchy. Scenariusz Krzysztofa Janicza, rysunki Norberta Rybarczyka. Jeśli o mnie chodzi, zbyt współczesna szata graficzna jak dla mnie, jeśli chodzi o rysunki do komiksów o Kajko i Kokoszu. Nie do końca odpowiada mi to, w jaki sposób on kreuje przestrzeń w tym komiksie. Są takie dosyć wyraźne pustki, troszeczkę to przypomina grę komputerową. Natomiast scenariusz jest tutaj dosyć prowokacyjny. I tutaj chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć, ponieważ tutaj wychodzi spoiler, że Kajko tak naprawdę jest skrzatem, słuchajcie. Tak, Kajko jest skrzatem, tylko że on tutaj miał taki magiczny kwiatek, który powoduje, że on zmienia się w człowieka, no i na końcu ostatecznie zmienił się w człowieka i został nim już na zawsze. I to brzmi dosyć absurdalnie, wiem, i nie do końca może wam się to podobać, że w ten sposób ingerowali w kanon, że tak bardzo w origin tego bohatera, że Kajko nie okazał się być skrzatem, a nie człowiekiem. Aczkolwiek argument na blogu na Myślnik Plasterki, dlatego mówię na Myślnik Plasterki, ponieważ pamiętam małą dramę z Sebastianem Franckowiczem, która była parę lat temu, ale na ich blogu oraz w publikacji Arkadiusza Florka mamy informację, że Kajko w dodatku do któregoś albumu, gdzie była taka zabawa, żeby narysować, przerysować jego twarz, jego podobiznę, on napisał, że jego ojcem jest Janusz Christa. Natomiast Janusz Christa sam siebie narysował na ostatnim kadrze jednego z albumów jako właśnie skrzata, więc idąc dalej tą logiką, jeśli sam Kajko informuje, że jest synem Janusza Christy, Janusz Christa narysował siebie jako skrzata, to Kajko również jest skrzatem. Poza tym on nosi taką charakterystyczną czerwoną czapeczkę, więc to również w zasadzie się zgadza. Pomyślcie, zaraz, dodatek do komiksu i on ma być pełnomocny i mieć wpływ na kanon. Ja myślę, tak, ma mieć wpływ na kanon, ponieważ też jakby dodatek stworzony przez autora, nie przez kogoś z zewnątrz, jest jakby integralną częścią tego komiksu. No akurat wiadomo, tu chodzi o taki żart Christy, o taką skrót myślowy, że on jest jego ojcem, no bo go narysował. Tak samo jak ojcem Tytusa jest Papcio Chmiel. Papcio Chmiel rysował siebie jako bohatera w Tytusie, Romku i Atomku. Tutaj Janusz Christa jedynie jako taki twórca w opowieściach Koka na przykład łamał tą czwartą ścianę. I również mamy puentę taką, że nie do końca wiadomo, czy faktycznie Kajko jest tym skrzatem, czy nie. I jak najbardziej idea, że Kajko jest tym skrzatem, ma ręce i nogi. I naprawdę po lekturze artykułów na blogu, na Plasterki, na Myślnik Plasterki, naprawdę wszystko się trzyma kupy. Natomiast pytanie do was, czy podoba wam się taka ingerencja w kanon, tutaj w origin powstanie danego bohatera? No myślę, że czytelnicy na pewno będą podzieleni. Jednak nie zmienia to faktu, że w tym albumie Obłęd Hegemona, gdzie jest ta opowieść, powinien być dodatek w formie tych artykułów, które wyjaśniają, o co chodzi, dlaczego akurat pomysł, że Kajko jest skrzatem, ma ręce i nogi. Ale póki co, nowe przygody Kajko i Kokosza. Naprawdę świetny komiks, polecam wszystkim fanom i polecam, żeby zaznajomić się z oryginałami, z pierwszą serią, jeśli do tej pory nie mieliście okazji. A póki co, zapraszam do wydawnictwa Egmont.